ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 60. Czwarty. Zdolności poruszania się całej ekipy uległy, powiedzmy, że znacznemu już upośledzeniu. Mówiąc w języku, proszę jakogoś medycznym. A co dopiero próba wlezienia na te posłania na szafach. Mając na uwadze wykonany przecież nie tak dawno lot orbitalny Lecha Sarny i ewentualne zagrożenie życia dla młodych śpiących na podłodze, zdecydowaliśmy się na odpoczynek w szklarni, co było przyjęte z wielką euforią przez kociarstwo pełzające już po podłodze. Dziadki zatem ruszyli na miejsce sylwestrowego relaksu wśród kwiatów. Co prawda musieliśmy przetransportować tam Michała, który może znowu śnił o przyprawie przez Bałtyk do Szwecji, ale również i Lecha Pechowca, któremu już chyba wyjebało jego osobisty termostat. No bo dusił komara w czapce uszance i to nie wiadomo dlaczego, ale zasznurowanej pod szyją. Wojny się jakiejś natychmiastowej spodziewał, czy co? Co ciekawe, to w tych szklarniach paliło się światło, bo jak stwierdził taki magik, a urzędowo pilnujący w nocy tych kurwa grządek, to kwiatką w nocy robi się dodatkowy dzień, aby one szybciej rosły. Czyli według jego zapewnień, to kwiatki są dobrze popierdolone, że dadzą się na taki numer zrobić. No i jakoby dwa dni w ciągu doby to niby jest. No może i tak jest z kwiatkami, cholera wie. Człowiek ma z reguły inaczej. I pogorzale to niejednokrotnie dzień zgubił, czasami i nawet dwa dni. No ale żeby i do przodu tak to było możliwe. Co też proszę jakogo, taka abstynencja to może nawet z roślinnością kurwa zrobić. Lechu Sarna, wracając do swojego wykładu o sygnałach alarmowych i chemii fruwającej w powietrzu w szklarniach, stwierdził, iż takie robienie w chuja roślinności to i też wina oprysków. Dlatego to roślinność pierdolca dostaje. Bo co innego chemia w powietrzu, a co innego nawóz. Boguś nawet zasugerował, że teraz to i nawet nawóz jest już popierdolony. No bo nawóz jest naturalny, czyli gówno, a jest też i chemiczny nawóz, który nawet to koło gówna to nie leżał. Na co Sarna, że on to na nawozach to się lepiej zna niż my tu wszystkie razem wzięte. Bo co jak co, to w PGR-ze z nawozami on do czynienia miał. I jest w tym temacie fachowcem, proszę jakomu. Na co Maciek, że według jego wiedzy i tego, co piszą w gazetach i mówią w telewizji, to nawóz sztuczny jest lepszy od naturalnego. No i co Sarna jako fachowiec to teraz odpowie? No co? Na co Sarna, że na to akurat agralne pytanie, jaki to nawóz jest lepszy, no to jemu trudno odpowiedzieć, gdyż czy to sztuczny nawóz, czy też naturalny, czyli gnój, to jest już rzecz smaku i gustu samego rolnika. No i dojebał o tym nawożeniu w rolnictwie konkretnie i prawie że kulinarnie. Temu fachowcowi od robienia kwiatkom dnia z nocy delikatnie zaproponowaliśmy, aby się nie rzucał i gasił światło w tej szklarni. No i aby chociaż w noc sylwestrowo to nie robił w chuja roślinności. A i my przecież nie będziemy spali, jak jakieś żarówy w oczy kurwa świecą. Nie zluzuje gumę w gaciach i sam niech dusi komara. No i zalegliśmy wśród tych kwitnących tulipanów i innych tam kwiatków. Po jakimś czasie zarówno mnie, jak i leżącego obok Wojtka obudziło jakieś zawodzenie i coś jakby płacz, czy inne tam szlochanie. W szklarni ciemno, gdzie ten fachowiec od światła w szklarni to nie wiadomo, a i chuj wie gdzie szukać tej wajchy, aby oświetlenie włączyć. A coś ryja piłuje i chcących spać w kurwia. Mirek nie wytrzymał i zdecydował się na szukanie włącznika tych świateł lub fachowca od tych kurwa żarówek. Mirek podniósł się i po chwili Lechu Sarna rozdarł ryja, by mu kurwa jakiś kutas nie deptał po rękach. No i młyn się zrobił, bo Mirek odskakując to nadepnął Lechowi Pechowcowi na głowę. Lechu też się rozdarł. No i już reszta ekipy wkurwienia doznała, a coś dalej ryczy. Dwa brzydkie słowa wydane przez Mirka oraz dwukrotny rumor świadczyły niezbicie, że Mirek dwukrotnie na czymś się wyjebał. Potem chwila ciszy i zapłonęły żarówki. No i co? No i okazało się, że to Michał nakryty kocem z głową tak właśnie żałośnie zawodzi.
Na zdjęcie z niego koca i pytanie Mirka, co on odpierdala, Michał ze łzami w oczach zaczął Mirka całować i dziękować za wybawienie. Mirek, jak i my, no zdziebko zdębieliśmy, no bo i skąd kurwa u Michała aż takie wylewne uczucia w stosunku do bądź co bądź, ale wkurwionego już na maksa Mirka. Okazało się, że Michał po przebudzeniu w blasku księżyca dostrzegł kwiatki. No i wydawało mu się, że umarł i właśnie w grobie leży, a jeszcze bardziej wpadł w panikę, albowiem przed chwilą śniło mu się, że jakieś tam wampiry to za nogi go z grobu wyciągały. Dobrze, że Józek odszedł do cywila i nie doczekał takiego właśnie przebudzenia Michała. No bo jako fachowiec od pochówków, to niewątpliwie miałby na ten temat jakąś bardzo ciekawą do wygłoszenia teorię. Co by tam jednak nie mówić, no to Michał doznał zmartwychwstania, ale już spania przez kretyna to nie było. Co niektórzy szurnęli delikatnego garnuszka, co nieco przekąszono i zajerano fajeczki, nie patrząc, czy to tym roślinkom służy, czy nie służy. Nowy rok w zasadzie też minął na leżakowaniu i łażeniu bez celu, ale już na zajutrz gruchnęła wiadomość, że jakiś młyn na Czołgowej był i ponoć to mocna afera z paliwem jest. I będzie zbiórka, i będzie jakieś tam karanie winnych. Lucjan jako fachowiec od wszelakich transakcji wiązanych i wymiennych stwierdził, że tak to jest, jak debile się za geszefty biorą. Zarówno on, jak i reszta naszych była bardzo ciekawa, jaki to numer wycięty. Około 9:00 zarządzono zbiórkę i wojenne stanęli na placu. Naprzeciw nas gazole, czyli czołgi i 4 oskarżonych o jakieś tam przestępstwo. Wodzowie pytali każdego z czołgistów, czy sprzedali paliwo. Każdy z nich szedł zaparte, że coś takiego to nie miało miejsca. Skoro oskarżeni zaprzeczali tak żarliwie o swojej niewinności, szef sztabu kazał 2 magikom wejść na wskazany przez niego czołg i odkręcić jedną z beczek będących na dupie tego pancernego smoka. Czołgisty wleźli na gazola, odkręcili uchwyty, no i zdjęli, jak było widać, pustą już beczkę, którą to kazano im przyturlać do wodzów. Beczkę postawiono, no i wtedy... Kurwa mać! Ale zamiast namalowanego na beczce numeru jednostki, to na beczce był wytłoczony niemiecki orzeł, trzymający w łapach swastykę, a pod spodem tego niemieckiego gawrona widniał napis Wehrmacht 1943. No i czołgisty łby spuścili i coś już nie za bardzo byli zadowoleni tym blaszanym opakowaniem na paliwo. No i wtedy się wydało. Przyjechał jakiś gościu, no i aby na szybko paliwo zakupić, to i po cholerę przepompowywać, skoro można zamienić beczki. No i po bólu i sprawa ekspresowo załatwiona została. A że noc i ciemno, to i nikt nie zwracał uwagi, co za beczka, jaka ta beczka, skąd ta beczka i dupa zimna. Dochodzenie zatem zostało bardzo szybko zakończone i bez żadnych tam ceregieli czy czytania jakiegoś tam dyscyplinarnego brewiarza, to cała załoga dostała po 21 dni aresztu do odbycia po powrocie do jednostki. Ponoć i tak mieli szczęście, że ich do prokuratury wojskowej nie skierowano, chociaż, jak mówił Piasek, to tylko dlatego sprawa nie została nagłośniona, aby nie rzucić cienia i na całą jednostkę. 3 Króli, czyli 6 stycznia, zarządzono powrót do jednostki. I całe to złomstwo z wojennymi udało się na bocznicę kolejową. Co do łba wpadło wodzom, ale już na czas podróży kazano zdawać gumofilce, czyli wojna zakończona, skoro takie wojenne zimowe sandały zwracać kazali. Na tej całej bocznicy bajzel jak skurwysyn, bo dużo wojennych maszyn była ciągana na holach, bo ta cała wojna to coś mocno dała się maszynom we znaki. Załadunek zatem trwał prawie cały dzień, a my plątaliśmy się po tej całej bocznicy kolejowej jak jakieś nawiedzone. Tylko Lucjana z Wojtkiem oraz z 2 młodymi gdzieś w cieło. I to kurwa razem z maszynistą tego całego wojennego ekspresu. Zarówno maszynista, którego już szukali kolejarze, jak i Lucjan z ekipą powrócili z bardzo zadowolonymi minami, targając jakieś dziwne pakunki.